Cześć, to jest kanał Dream Media, na mnie mówią Dreamek, a w tle stoi mój ID Pass i ładowarka, o której dzisiaj Wam chciałem powiedzieć, a z tą ładowarką związana jest historia, a dokładnie historia o 5-złotowej monecie. To jest seria po ładowarkach przez Polskę. Dzisiaj jesteśmy w Limanowej, tutaj jest bardzo specyficzna ładowarka. Dlaczego? Wspominałem we wczorajszym odcinku, że będzie z nią związana moneta 5-złotowa. Słuchajcie, szukam tej piątki, bo gdzieś miałem, nie mogę znaleźć. Okej, dobra. O co chodzi z monetą 5-złotową? No to o to chodzi, że chodźcie, pokażę wam. Parkujecie samochód na miejscu parkingowym i żeby podłączacie się wtykiem typ 2 do swojego samochodu, a żeby ładowarka wystartowała, to musicie wrzucić 5-złotową monetę. Co jest po prostu niesamowite, bo to jest jedno z nielicznych urządzeń, które ma taką funkcję. Jest to prywatna ładowarka postawiona tutaj no już dobrych 3 lata do tyłu. I patrząc po plakszerze, jest dość często użytkowana, mimo tego, że może maksymalnie naładować nas mocą 11 kW, bo na to pozwala pokładowa ładowarka większości samochodów. Jest takie urządzenie, cieszę się bardzo, że ona jest, no ale mogłoby być większej mocy. A co do tego miejsca, już Wam pokazuję, jak wygląda. Sama ładowarka znajduje się na parkingu pod siecią sklepów Biedronki, pod sklepem sieci Biedronka. I tutaj macie taki bardzo zły wjazd. Tędy nie wjedziecie, ponieważ tutaj Wasz słupek ograniczy i róg schodu, więc musicie wjechać przez pasy, czyli musicie wjechać tutaj przez przejście dla pieszych. Samo miejsce jest oznaczone znakiem takiego gniazdka, jakby wtyczki do gniazdka, więc ma tu też znak, że jest parking wyłącznie do samochodu elektrycznego na czas ładowania. Jak widzicie, ja w tym momencie nie jestem podpięty, ale już stąd odjeżdżam, chciałem Wam tylko to miejsce pokazać, a lokalizacja to same centrum Limanowej przy najsłynniejszej inwestycji, która nie wypaliła parę lat do tyłu, Limanowej na rondzie nieopodal stacja benzynowa, to dla tych, co jeżdżą samochodami z silnikami benzynowymi, a tutaj jak widzicie słynna sieć handlowa i pod nią te miejsce ładowania. Więc czy to miejsce jest fajne? Jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj możecie naładować się tylko za pomocą monet 5-złotowych. I jak to wygląda? Wrzucacie monetę 5-złotową. Ona za określoną ilość wartości wysyła do Waszego auta impulsy i dzięki temu możecie doładować. W momencie, kiedy Wam się skończy wartość tej monety, to musicie wyjść i wrzucić kolejną. Można też wrzucić kilka naraz, więc można się tak tym posiłkować, tak? Bardzo ciekawa ładowarka do samochodów elektrycznych na monety 5-złotowe. Jeden chyba z ewenementów w kraju Polski, jeden z ewenementów w naszym kraju. 5-złotowa moneta uruchamia ładowanie Waszego samochodu. Oczywiście nie za 5 zł cała bateria, tylko odpowiednia ilość impulsów o tej wartości. A obok, jak macie do odebrania paczkę, to możecie tutaj wysłać kuriera ze swoją paczką, kiedy spędzicie tutaj 30 minut na doładowaniu się takimi 5-złotowymi monetami. Dzisiaj była Limanowa, jutro zapraszam na ładowarkę, tym razem szybką, więc odwiedzamy kolejny punkt na naszej trasie po ładowarkach przez Polskę. Trzymajcie się, cześć, hej!